O, Pimpek, siemaneczko, możesz mi nalać troszeczkę lemoniady? Jestem bardzo spragniony. No wiesz co, Luczek, z przyjemnością, ale właśnie mi się skończyła cytryna. Poczekaj, zaraz coś dla ciebie znajdę. Zobaczcie, mamy tutaj moje cytrynowe drzewo. Teraz szybko, zbierzmy tutaj jak najwięcej cytryny. Tylko zbierz dobrą. To będzie najlepsza cytryna na świecie, Luczek. Teraz z tej całej cytryny zrobimy najlepszą lemoniadę. Spokojnie, uwierz mi, ona będzie bardzo dobra. Proszę bardzo, lemoniada zrobiona, to teraz bierzemy nasz wielki dzbanek i napełniamy go lemoniadą. Już, proszę bardzo, Luczek, tadam, lemoniada dla ciebie. Mam nadzieję, że będzie dobra. Uwaga, wypijam. Chwileczkę, Pimpek, to była najgorsza lemoniada na świecie. Idę zrobić lepszą. Ty sprzedajesz jakieś słabe lemoniady, w ogóle zgniłe owoce i tak dalej. Lecę do mnie. No nie, Luczek, co ty mówisz? Zgniłe owoce? Przecież dopiero co zebrałem je ze świeżego drzewa, ale się teraz wkurzyłem. No nie wytrzymam, Luczek jest dla mnie taki niemiły. Teraz zrobię największą farmę lemoniady i do tego będę mieć najlepsze stoisko, ale mamy tylko jedno drzewo. Może kupmy jeszcze jedno i teraz mamy dwa, no i od razu lepiej. Ale możemy kupić również super drzewo za 200 Robux. Kupmy je od razu i teraz będziemy mieli 300 razy więcej cytryny. Co to jest? Patrzcie, nasze drzewa są teraz takie złote. Zbieramy strasznie dużo cytryny, także mamy tak naprawdę pełen słoik. O, ja cię kręcę i teraz zrobimy z tego lemoniadkę. Bierzemy słoik, napełnijmy to i proszę pana, już dajemy lemoniadę. Proszę bardzo. Oto lemoniada dla pana i zobaczcie, każdy jest zadowolony. Ja nie wiem, o co chodziło Luczkowi. Dlaczego on mówił, że moja lemoniada jest niedobra? Każdemu tutaj smakuje. No dobra, ale dosyć tego sprzedawania. Muszę w takim razie zobaczyć, jaką lemoniadę zrobi Luczek. Zapraszam do mnie na świeżą lemoniadę. Robię najlepsze lemoniady w okolicy, a ten czerwony piesek ma badziewne. Co ty powiedziałeś, Luczek? Nie mów tak. Zaraz, ile ty masz skrzynek z lemoniadą? Aż 3, ja mam tylko jedną. Widzisz, Pipek, jestem bardzo dobry, a zobacz jeszcze, ile mam świeżych drzew z cytrynami. Co ty mówisz, 3 drzewa i zaraz będziesz kupować czwarte? No nie mogę, dlaczego twój biznes z lemoniadą jest lepszy od mojego? Przecież ja to zacząłem sprzedawać jako pierwszy. Haha, jestem najlepszy. Idę dać kolejną lemoniadkę mojemu klientowi, a ty nie pracuj już jako sprzedawca lemoniady. O nie, nie pozwolę na to, twoja lemoniada jest zgniła i śmierdząca. Moja będzie najlepsza, zaraz ci to udowodnię. Muszę sprzedać bardzo dużo lemoniady, ale jest problem, ja w ogóle nie mam pieniędzy. Kupmy 20 tysięcy pieniędzy za 250 Robux. Teraz na pewno będę mieć lepszą farmę lemoniady od Luczka. I zobaczcie, mogę zaczynać wydawać nawet na takie wiadro z cytrynami. To jest bardzo dobry pomysł, żeby to ulepszać. Do tego zobaczcie, o, piszę, aktualna cena $50, a tak naprawdę sprzedajemy ją za 20. Możemy teraz szybko kupić kolejną skrzynię z cytryną, taką jaką miał Luczek. O tak, właśnie o to chodzi. I zobaczcie, nawet dodamy taki ogród, teraz to już o wiele ładniej wygląda. Do tego jakaś lodowa skrzynka, co to jest? Tutaj mamy nawet schłodzoną lemoniadę, rozumiecie to? Ścieżka dodatkowa. No i to mi się podoba, a do tego możemy kupić jeszcze mega stoisko za 100 robuxów. I teraz zamiast takiego drewnianego stoiska mamy takie złote. I patrzcie, nawet mamy gościa, który sprzedaje nam lemoniady. No bardzo dobrze, już, pracuj tutaj. Naszym zadaniem jest teraz ulepszyć nasze drzewa z lemoniadami. Jest ich niezbyt dużo, dlatego fajnie by było kupić jeszcze jedno, może nawet dwa, a co mi tam szkodzi? Kupmy w sobie wszystkie, tyle ile możemy ich mieć. Wow, tych drzew jest teraz tak dużo. Naszym jedynym zadaniem tak naprawdę jest zbieranie tej całej cytryny. Kupiliśmy również dodatkowy magazyn, więc raczej z pomieszczeniem tych cytryn nie będzie żadnego problemu. Ale na wszelki wypadek kupmy jeszcze jakiś krzaczek, jakieś takie drzewo zdobne, no i to mi się podoba. Ale sekunda, serio, już zapełniłem maksymalną ilość w moim magazynie cytryn? No faktycznie, 120 cytryn, to jest maksymalna ilość. Szybko zróbmy tyle cytryny, ile się da, bo niestety, zobaczcie, on mówi, że tu nie ma cytryny, nie może im sprzedać. Oj, niezbyt dobrze, szybko! Bierzemy nasz kubek z cytryną i uwaga, zapełnijmy go. Pięknie, to mi się podoba, proszę bardzo. Teraz możesz już sprzedawać naszym klientom. Zobaczcie, ta lemoniada kosztuje $61. Ale mój sprzedawca sprzedaje to za 87. To mi się podoba. Wow, Pipek, dlaczego twoja lemoniada ma tak dużo fanów i czemu tu jest tyle klientów? No widzisz, bo moje stanowisko z lemoniadą jest najlepsze. Zarobię teraz tyle pieniędzy. No co, może chcesz spróbować mojej lemoniady? Naprawdę jest dobra. Nie no, na pewno nie jest dobra. Pewnie jest pełno much i w ogóle. Czekaj chwilę, ty masz nawet sprzedawcę i ile drzewek. Widzisz to, te drzewa nawet są złote w porównaniu do twoich zielonych. One mi dają tyle cytryny, że mogę w sekundę zrobić nieskończoną
nieograniczoną ilość lemoniady, a ja to zaraz jeszcze ulepszę. To jest pipek pewnie jakieś chemiczne, ja sprzedaję naturalne zielonych drzewek, tak, i to jest mega dobre, wtedy nie ma żadnych chorób, a tutaj mogą być choroby. Co? Jakie choroby? Jakie chemiczne? To jest wszystko naturalne, nie widzisz, jakie złociste są te cytrynki? Właśnie moje drzewa są lepsze od twoich, bo moje są za Robuxy. Nie no, dobra, wiesz co, Pipek, nie chcę z tobą rozmawiać i nie chcę próbować twojej lemoniady, idę zrobić lepszy biznes. No nie wierzę w to, naprawdę Luczek się jeszcze nie przekonał, przecież kupiłem już tutaj wszystko. No dobra, ale zobaczcie, ile tu mam miejsca, mogę rozszerzyć działkę i patrzcie na to. Chwileczkę, czy to jest jakieś jeszcze większe stoisko z lemoniadą? Zobaczcie, ile tu jest klientów, oni wszyscy czekają na moją lemoniadę. No nie, a moja ilość cytryny, ona się skończyła, tego jest za mało, musimy kupić więcej tego. Zobaczcie, wow, tutaj dodajemy jakieś stoiska z cytryną, nawet takie dywany, co tu się dzieje? Tylko mamy problem, znowu brakuje nam gotówki i zobaczcie, ile tego jest, moja farma jest prawie skończona. Ale ja nie mogę być gorszy od Luczka, szybko, kupmy 500 000 gotówki i teraz będziemy mogli kupić wszystko. Zobaczcie, kupujemy kwiatki, dach, ej, to stoisko z lemoniadą jest lepsze od tego poprzedniego. Ono jest takie słabe, ale te jest takie mocne, widzicie to? Postawmy tutaj jeszcze jakiś znak, świeża lemoniada, o to chodzi i wielka cytryna na górze, ja cię kręcę, jak to Luczek zobaczy, to na pewno się zdziwi. Ale ja się nie zatrzymuję, musimy chyba zrobić więcej tego drzewa, zobaczcie, teraz robimy drugą plantację drzew, nie wierzę w to, jakie to będzie ogromne, widzicie zresztą sami, ile tych drzew cytrynowych tutaj mamy. No nie, nie jestem w stanie zebrać tak dużej ilości cytryny, nasi klienci cały czas tutaj czekają, dobra, nie chciałem tego robić, ale muszę to zrobić, kupuję nieskończoną ilość cytryny za 500 Robux oraz taką najlepszą sokowirówkę, żeby od razu każda cytryna została lemoniadą. I proszę bardzo, mamy nieskończoną ilość cytryn, nawet mamy pracownika, który cały czas robi lemoniadę i zobaczcie na to, ja cię kręcę. Mój biznes się nie kończy, ale jeszcze go możemy ulepszyć. Kupmy ścieżki, krzesełka, ej, oprócz tego stoiska może ktoś sobie tutaj normalnie odpocząć, bo mamy takie leżaczki. Przydałaby nam się jeszcze może taka zamrażarka do cytryny, czemu by nie, i nawet taki namiot, wow! Nasza działka jest tak duża, że mogę ją jeszcze bardziej powiększyć. Ej, żartujecie sobie i zaraz, co to jest za kolejne stoisko z cytryną? Jakie to stoisko z lemoniadą jest mocne i mamy tutaj jeszcze więcej osób. Patrzcie, te lemoniady są teraz smakowe, mamy 3 różne smaki, ale o, brakuje nam chyba tutaj pracowników. Szybko, kupmy parę za 22 tysięcy i nawet takiego zbieracza kupimy, czemu by nie? Ale najważniejsi są kasjerzy, proszę bardzo, 3 kasjerów już jest i o, ja nie mogę, widzicie, ile jest tutaj osób? To jest normalnie imperium lemoniady. Zrobię jeszcze jedną ogromną działkę tych wielkich cytryn i to chyba będzie najlepsze stoisko z cytryną na świecie. Ej, klienci, gdzie idziecie? Czekajcie, moja lemoniada też jest fajna. Słyszeliście to? Luczek coś mówi. Chyba jego klienci wybierają moją lemoniadę. Zresztą zobaczcie sami, ona jest taka fajna. Ej, kto by jej nie wybrał? Co ty robisz? Czemu tutaj wszyscy idą do ciebie? Ty chcesz się chyba pokłócić, co? Luczek, moje stoisko z lemoniadą jest lepsze od twojego. Sorry, ale moje cytryny są po prostu smaczniejsze od twoich. A twoje stanowisko? Ja nie mogę. Czy ty naprawdę masz tylko 4 normalne drzewa z cytryn? Ale to jest tragiczne stoisko z lemoniadą. Nie wytrzymam. Ty tutaj nic nie masz zbudowane. A patrz na mnie. Ja cię kręcę. Ja już robię 3 sklep. I zobacz na to. Mam tutaj tylu pracowników. I co, Luczek? Może sobie tutaj usiądziesz i kupisz lemoniadę moją? Wiesz co, Pipek? Nie chcę chyba twojej lemoniady, ale chwilę. Ile ty tego masz? Ty masz tutaj pełno cytryn i jeszcze tyle drzew. No właśnie, a to dopiero początek. Zobacz, to jest jakaś automatyczna wyciskarka do cytryny. A, wiesz co, Pipek? Dobra. Możesz mi nalać jedną szklaneczkę. Wezmę sobie łyka. No to proszę, wybierz sobie którąś. Masz tutaj 3 stoiska. Ja cię polecam te. Tak, ono jest na pewno najlepsze. No dobra, Pipek. W takim razie spróbuję. Gul, 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 gul. Ej, no nie, no dobra. Całkiem smaczna. Nie wiem, jak ty zrobiłeś taką dobrą lemoniadę. To jest bardzo proste. Wystarczy mieć świeże drzewa i dobrych pracowników. No niestety, ty miałeś tych drzew trochę mało i widzisz, moja lemoniada jest najlepsza na świecie.